Siema wszystkim, z tej strony Kuba731, a to jest nasz czysty drugi materiał z gry Assassin's Creed Brotherhood. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku i materiale, o, Paul oficjalnie wykonał zadanie, super, ten nowy Assassin's Creed, zrekrutowaliśmy go. W dzisiejszym materiale postanowię w końcu rozpocząć pierwszą, jakby to powiedzieć, chyba misję związaną z agentami Templariuszy. Kim są ci agenci Templariuszy, to już wyjaśniam, że to są prawdopodobnie ludzie, którzy działają dla Templariuszy w terenie, czyli po prostu w pewnym sensie... w pewnym sensie to ja nie wiem. To są jakby, nie wiem, tacy Templariusze, którzy działają... Przepraszam za cięcie, ale znowu mi się pokazała... No nie będę ukrył, informacja dotycząca jednego z moich, powiedzmy, programów na moim sprzęcie. Ale wracając, tutaj właśnie mamy coś w stylu, że to są właśnie tacy ludzie Templariusze, czyli ludzie rodziny Borgiów, którzy działają na terenie dla ich interesu i w pewnym sensie oni tutaj jakby nadzorują wszystko, wykonują ich polecenia, no po prostu działanie na ich terenie. I po prostu naszym zadaniem będzie zwyczajnie usunięcie tych degeneratów, żeby też odebrać wpływy rodziny Borgiów i ludzi, którzy tutaj zarządzają, no nie? I tak się składa, że jeden z takich, powiedzmy, agentów znajduje się właśnie w Śródmieściu, a właściwie niedaleko nas, więc warto by było... Więc tutaj dobra okazja, żebyśmy sobie do niego poszli. Ale też zanim tam wyruszymy, to jeszcze tutaj mam do załatwienia pewne sprawy. Mianowicie odwiedzimy tutaj po prostu sklepikarzy. I bo mamy akurat wystarczająco dużo po prostu przedmiotów, żeby im dać w zamian, a oni w zamian dadzą nam po prostu to, czego potrzebuję. I... O! Wyzwanie od gildii złodziei sobie wykonaliśmy. Chyba dotyczące właśnie skoku wiary. I dobra, najpierw podejdziemy do banku, żeby sobie pobrać gotówkę. Dobra, dajcie mi pieniądze. O, idealnie. Jeszcze zobaczmy, jak tam idą nasze dochody. Archiwum, podsumowanie. 8560 florenów całkowicie w 20 minut. Sklepy, proszę bardzo. O, renowacje tych obiektów, które tutaj remontowujemy. I proszę bardzo. I punkty orientacyjne, czyli to są właśnie te całe... Palazzo Senatorio? Ty, ja to kupiłem? Ty, kiedy ja to kupiłem? Kurde, już... Ajajaj, nie pamiętam, kiedy to było. Chyba przez przypadek to gdzieś zakupiłem. Ale nieważne. To są właśnie te obiekty... Takie budowlane, no wiecie, te obiekty historyczne, które sobie odblokowaliśmy, na przykład te mauzoleo di Augusto, które było niedaleko właśnie Panteonu. To są właśnie te budynki, raczej nazwane też punktami orientacyjnymi, które za zakupie dadzą nam po prostu zwiększony dochód i tyle. I ekonomia, o, 10% rabaty. Tutaj mamy, czyli to, co mieliśmy właśnie w dwójce, ale pod innym względem. Dobra. To sobie obejrzeliśmy i dobra. To może podskoczmy do kowala i zobaczmy, co możemy w zamian. Okej, okay. Naprawienie. Tutaj mamy jeszcze nowe uzbrojenie do kupienia. Nowe uzbrojenie, małą broń. O, zadania dla kupców. Wiara. O, mamy tutaj dużo surowców dotyczących tego miecza wiary. Wykonaj to zlecenie, aby blokować oręż, miecz kapitana. No i dobra, zakupujemy. A raczej, dobra, zadanie kupca za to zrealizowane, ekstra. I co? Mam tą broń? Sobie zobaczmy, rzymski miecz. Popatrzmy. Jakoś tutaj tego nie widzę. No chyba, że już mam tą broń. To wtedy to inne zadanie, to inna rzecz. I mamy dodatkowo też inne bronie.
I tutaj tak, zostało mi jeszcze to, żebym zdobył groziwo wplamione krwią, to muszę dać mu jeszcze w zamian jeszcze 2 monety Vlada Palownika, a odrobina egzotyki to potrzebuję spreparowanej głowy, aż 2 głów. Więc zostały tylko 2 i to chyba na razie na tyle. O, proszę, mam tutaj nasz miecz, świetnie. Okej, to jeszcze do medyka podejdziemy, bo chyba tutaj też mamy zadania do wykonania. Patrzcie, że tutaj tylko u kupców na tej naszej wyspie możemy zrealizować te zadania. U nich nie. I patrzcie, mam tutaj chyba coś w rodzaju takiej ulepszonej trucizny. Że dzięki temu mamy ulepszoną truciznę do zastosowania, ale niestety muszę mieć tojad. Tylko jeden. To chyba zdobędziemy, no nie? Ale tak jak tutaj widzimy, niestety nie mamy zbytnio dużo... Nie mamy tu jadu, więc to musimy ominąć. Okej. Jeszcze podejdziemy tutaj do naszych sklepikarzy. Okej, mamy marszanta i jeszcze dodatkowo krawca. Dobra, najpierw do... To może marszanta, zobaczymy co tu mamy. Tutaj wszystkie obrazy zakupiłem. Mapy skarbów. O, tą z piórami i flagi Watykanu. I mapa skarbów z Watykanem. Ale to chyba bardziej się nam przyda, jak tam wyruszymy do Watykanu. A jak dobrze pamiętam, to część tego Watykanu jest jeszcze taka, powiedzmy, zablokowana. Ale pióra na pewno by się nam przydały. Oczywiście zakupię je. W służbie sztuki. Wykonaj to zadanie, aby blokować nowy przynajmniej mapę skarbu ukrytego w Watykanie. Czyli wszystkie skrzynki ze skarbami w Watykanie do znalezienia. Ale potrzebuję bryłę opium, więc dobra, to omijamy. I został nam krawiec! To, panie krawcu, co my tutaj mamy? Sakiewki, a czy zadania? O! Możemy sobie odblokować duży kołczan do naszych bełtów. Raczej do bełtów, do naszej kuszy. A to sobie zrealizujemy. Proszę bardzo, zadanie zrealizowane. I zobaczmy. Farbowanie ubrań. Nie, jaką mam ufarbowany strój, to mi akurat wystarczy. Ale możemy dać tutaj sakiewki. Tutaj mam już ten przedmiot. Tak, tak, tak. To tak, albo duża apteczka, albo średni, albo fiołka z truciznami. Chwila. To może fiołka z truciznami, bo zawsze się przyda, co nie? Więc dobra, zakupuję. Proszę bardzo. I przynajmniej jest jeszcze tutaj więcej trucizny. Ale patrzcie tutaj, że tak jak w dwójce, to tak w Brotherhoodzie mało będę korzystał z trucizn. I patrzcie, widzicie? Tutaj mieliśmy taki powiedzmy romb przy tym ikonie krawca, a teraz już nie ma. To znaczy, że wszystkie zadania dla krawca zrealizowaliśmy. I super. A wracając do trucizny, to ja mało jakby używam tej całej trucizny. Znaczy to za to te ostrze, to no pamiętajmy, ja mało korzystam z zatrucia przeciwników. No nie? Ale dobra. To sobie zakupuję, super. I może też sobie uzbrojenie zakupię. Jak tutaj jestem koło kowala. No i zobaczmy. Zbroję. No przydałoby się. Broń jaką mam, niech zostanie. Tutaj widzę, że bardzo drogie tutaj są bronie też. O, może nowy nóż. Co tu mamy? Puginał. Ajajajaj, ten puginał jest trochę gorszej jakości, no nie? Minus 1 punkt odobrażeń, minus 1 punkt szybkości i 2 punkty ujemne od parowania. Ale dobra, zakupię go. Zobaczymy, jak nim będę walczył, ale chyba naprawdę słabo. I dobra, bełty. Chyba wszystko git. No to dobra, to może tą zbroję nowe sobie zakupię. Okej, mamy tak, takie... Uzbrojenie rondeleów bardziej, lub rondeleów, nie, chyba rondeleów się wymawia. Dobra, no co, na golenki sobie zakupię, zarękawia rondeleów,
i Piris Rondelów. Uuu, to już droższe. I na ramienniki Rondelów. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wykonaj to zlecenie. A, to są akurat dotyczące zlecenia do wykonania. To wtedy będę miał odrukowane Sausenhoferów. Takie uzbrojenie. No i dobra, to na razie wystarczy. I zobaczmy, jak Ezio wygląda. No i świetnie, dodatkowe kwadraty ulepszenia mamy. Więc dobra, to co? To może teraz wyruszmy w końcu na wyprawę, na polowanie na tego jednego z agentów Templariuszy. Sobie wyczyścimy ten teren od tego agencika. Raczej człowieka bordziów. Więc... Ajajajaj! Kurde, idę właśnie z przeciwną, muszę pójść w przeciwną stronę. A chciałem pójść tak w oddali od tego celu. On jest bardziej... A ten właśnie, ten agent jest bardzo blisko naszego terenu, no nie? Więc... Gazu, chwila. O! Gazu, 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 gazu. Proszę bardzo. Okej, jest właśnie niedaleko nas. Więc podejdziemy. Tutaj na ten daszek. Gdzie on się znajduje? On się chyba znajduje gdzieś na takiej, powiedzmy, chyba ruinie. Raczej przy takich... Przy takich miejskich, takich, powiedzmy, ruinach. No patrzcie tylko tutaj na to i... No, w takiej części śródmieściu trochę zaniedbanej, no nie? O! Tutaj kogoś mamy. Jakąś kobietę. Porozmawiajmy z nią. Careful. I have fallen from my share of rooftops. I'm waiting for my lance. Up here. He left me after our baby died. Joined up with the Centooki gang. They say he kills now. Pushes men from buildings. I tell them I don't believe it. But you do. I do. What will you say to him if he comes? I will jump. Why should you pay for his crimes? My death will remind him of the man he once was. Aha, upadek. Lance często spacerują po bliskich dachach, znajdź go i zabij. Pełna sekwencja, zabij swój cel ukrytym ostrzem. No i tak chyba tak zrobimy. Ale patrzcie, tutaj chyba mamy coś w rodzaju takiego kontaktu, który tutaj chyba będzie... Tutaj, jak dobrze pamiętam, to tutaj mamy po prostu coś takiego, że żeby rozpocząć takie zadanie, to spotkamy się najpierw z kontaktami, którzy albo znają, albo mają styczność właśnie z tymi agentami Templariuszy. No i tutaj widać, że jej przyjaciel, czyli zwany Lance, dołączył do gangu takiego... do pewnego gangu zabójców, niebezpiecznych ludzi, którzy współpracują z Templariuszami i musimy oczywiście zabić go. No lepiej, żeby on nie... żeby ona nie dobrała swojego życia. He does not deserve your sacrifice. Where is Lance? Up here. Somewhere. He will trouble you no more, Madonna. No lepiej, żebyśmy go zabili, żeby ona sobie nie zrobiła krzywdy przez niego. Rok narodzin 1480. Profesja złodziej. Tutaj mamy właśnie opis tego całego Lansa, no nie? Ale mogę wam przeczytać. Udało mi się znaleźć krótką wzmiankę o złodzieju w Rzymie, nazywanym Lans, który zdaje się być powiązany z lokalnymi zamieszkami. Według danych Abstergo, Lans pracował z gangiem Centoocci, co oznacza 100 oczu. To zapewne metafora, ale lepiej uważać. To tam mamy. I to jest właśnie nasz pierwszy agent Templariuszy, którego wyeliminujemy. I chyba czas go zlikwidować, by ona za tego, powiedzmy, Lansa nie zginęła. O nie, stary, nie, 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 nie. Nie będziesz mnie teraz tutaj zestrzelił. Nie będziesz tutaj do mnie strzelał z kuszy. Podłączcie się tutaj tych strażników. Będą tutaj mi jedynie przeszkadzać. Ale to chyba tam będą chyba bardziej strażnicy na dachach przeszkadzać. Głównie mi, jak będę przy tym terenie, gdzie jest Lance i... Ajajajajaj! No nie tak chciałem... chciałem skoczyć na te kolumny.
ale mówi się trudno. No i dobra, wspinamy się na górę. I co? I on się znajduje tutaj na górze, no nie? Mamy tutaj złodziei. Ajajajajajajajaj. Dobra, tego pozbądźmy się. Sayonara. No i Lance, ukaż się. Dobra. Musimy chyba użyć właśnie wzroku orła, żeby go znaleźć. Tutaj go nie ma. Nie, to chyba musimy pójść tam dalej, co nie? Okej. Tutaj akurat ostatnio byliśmy. Dobra. Ajajajajaja! Mał włos, dobra. Dobrze. I gdzieś tutaj, tak? O! Widzimy gagatka. Tutaj on jest. No. No to załatwmy go. Merda! O! I chyba nas zauważył. No to gonimy go. No to chyba musimy iść za nim w pościg, co nie? No to gazu. Ajajajajaj. Przepraszam. Przepraszam. Ajajajaj. O nie, 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 nie. Zaraz go zgubimy. A ja bym tego nie chciał. No. Szybko. Ścigamy go, ścigamy go. I szybko. Mamy już wyposażeniu ukryte ostrze. Więc musimy tylko go dogonić. Ja! O, pij, proszę bardzo! No i dogoniliśmy go. Reguieska, tym pacie. Proszę bardzo. Reguies. Tak jest, Reguies in pace. I żegnaj. Spoczywaj w pokoju, Lance. I proszę bardzo. I misja zaliczona. I tych takich, powiedzmy, agentów templariuszy, jak tutaj widzimy, jest pełno po Rzymie. My właśnie zlikwidowaliśmy pierwszy cel, a tutaj, jak widzimy, jest ich akurat więcej. Mamy tutaj tego właśnie jednego agenta niedaleko i tutaj też w kampanii. Ale tutaj chyba też w niezbadanych terenach też tutaj ich będzie więcej. Więc mała taka, powiedzmy, małe polowanie na nich będzie też dla Ezio i dla naszego i dla jego bractwa też czymś naprawdę ważnym, że pozbędziemy się ludzi bordziów, dzięki czemu oni stracą pełną kontrolę nad Rzymem, no nie? No i dobra. Mamy, jakby to powiedzieć, dużo czasu, więc może w zamian za to, może przejmiemy pewną okolicę, raczej wyzwolimy ją. Może tą właśnie pobliską wieżę, która znajduje się w dzielnicy antycznej i trochę graniczy z naszą, powiedzmy, z naszą kryjówką na wyspie. A się okazuje, że tutaj przy tej wieży bordziów znajduje się skarb Romulusa, czyli ten cały legendarny skarb, o której jest właśnie mowa przy tych takich, powiedzmy, misjach w odnalezieniu, jakby to powiedzieć, kluczy i pisma od tych wyznawców tej postaci, czyli takiego zwanego Romulusa ze starożytnego Rzymu, więc dobra. To co, to może wyzwolimy, bo tutaj pierwszą wieżę tutaj wyzwoliliśmy, ten teren, też trzeba ten teren zadbać, to teraz sobie, a czemu by nie, wyruszymy, o, przynajmniej sobie
Synchronizujemy też teren przy tej wieży. Więc co, no to wyruszamy. Aja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 j. O mały włos. Mamy akurat sporo czasu, więc możemy się tym oczywiście zająć. Więc cóż, wyruszamy. Akurat mamy przy sobie naszych rekrutów asasynów, więc zadanie będzie proste. Ponte Emilio. Okej, możecie sobie zatrzymać i poczytać o tym miejscu. Proszę bardzo. I jedziemy. I to jest chyba to miejsce, w którym chyba byliśmy ostatnio. Tak, jak wykonywaliśmy te pierwsze zadania dla gildii złodziei. Co nie? O kolego, nie będzie tak. Przestań mówić, przestań nagadywać ludzi przeciwko nam. I oddawaj hajs. Dobra. Dobra, tutaj. Teraz pytanie, jak się tam... Chyba da się tam jakoś wspiąć, no nie? Tutaj nie. Dobra, testy. Ale ej, najpierw muszę wiedzieć, z jakim kurde tutaj kapitanem muszę... O, tutaj możecie, macie miejsce, możecie sobie zacząć poczytać o tym. Ale ej, z jakim kapitanem będziemy mieli do czynienia? Czy to jest jakiś odważny człowiek, czy tak bardziej tchórz? Prospero da Siena, tchórz. O kurde, i poziom trudności bardzo trudny. Ajajaj, no to musimy tak... Do tego podejść tak bezpiecznie, tak powoli. Okej, tutaj mamy strażników. Dobra, chyba najlepiej będzie, jak tutaj będziemy skakać. Proszę bardzo. No i proszę bardzo. Idealnie. Dobra, teraz muszę wiedzieć, gdzie znajduje się obecnie O cholera jasna! O, mamy kapitana. Dobra. Szybko. O nie, 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 nie! Ajajajajaj. Ajajajajajajaj. Okej, to może tych zlikwidujmy. Yeah. A da się to jakoś ominąć ich? Zobaczmy. Okej, czyli jednak się da. Oni tak nas po prostu nie widzą, okej. Jak tak przechodzę po prostu koło nich. Dobra. To może wezmę się po tej wieży i zrobię synchronizację. Okej. No, dawaj, ej, Ezio. No nie wygłupiaj się. Dobra. Wspinamy się. Dawaj. Dobra, teraz tutaj. Szybko. Ale musimy też jakby szybko zlikwidować tego, jakby to powiedzieć, tego kapitana, bo jeżeli zostanie zaalarmowany, no to koniec. No i biegnie, chyba tu tędy nie wejdę. Okej. O! Idealnie. Wspinamy się, wspinamy.
Gazu, gazu. Dobra. No i w końcu weszliśmy. I dobrze. Tutaj synchronizację, no nie? To synchronizujemy ten teren. I zobaczmy, co tu się ukrywa. A raczej, co tutaj mamy. Raczej, co będziemy tutaj mieć. No i idealnie. Teraz mapka i zobaczmy. Otwarty teren i... O, proszę, jesteśmy w... Może nie tak otwarty, ale no... No, trochę odsłonięty. Dobra. I zobaczmy, gdzie się znajduje. O, tutaj mamy kapitana. On jest... On jest chyba na samym dole, albo gdzieś w ukryciu. Nie, nie, czyli on, on prawdopodobnie znajduje się na samym dole, co nie? Chyba gdzieś w takim w podziemiu. Ale dobra, zobaczmy. Ej. Okej, taka scenka, synchronizacji, tylko że z podświetlonym, jakby to powiedzieć, podświetlonym, jakby to powiedzieć, z użyciem wzroku orła. Dobra, tutaj. A tutaj jest właśnie ściana. Tutaj chyba nie ma żadnych przeciwników, więc możemy skoczyć. Tutaj sobie maszerują. Dobra. O cholera, o cholera! Nie, dobrze. Kurde, przywołam konia, serio? Ale chwila, jak oni mnie... O cholera, to chyba był zły pomysł. A my musimy dotrzeć do kapitana, no nie? Szybko. Omijamy ich. Dobra, ci akurat poszli. Ale bym chętnie zlikwidował ich. O, mamy kusznika. Okej, zlikwidujemy go. I bam, proszę bardzo. A tu kolejny, jaj. Okej, zlikwidujmy go. Proszę bardzo. A tu kolejny. Okej, tego też wyeliminujmy. I tu kolejny. No nie, no super. No i idealnie. Dobra. Czyli faktycznie ten kapitan musi się znajdować w podziemiu. Czyli musimy znaleźć wejście do podziemia. I to chyba jest to. Ajajaj. A w strażnicy gdzie? To są tylko ci dwaj, no nie? O cholera, cholera! Okej. Też strzał. Szybko. No i super. No to teraz pytanie. Jak tamtych załatwić? Zobaczmy, czy kogoś nie ma w pobliżu. Nie ma. Ty, a może z drugiej strony, co? Albo... Albo dobra. Użyjmy... I proszę bardzo. Okej, podwójne skrytobójstwo. Yeah. To teraz poszukajmy tego kapitana. Okej, powoli. Okej, tu chyba musimy zejść. O cholera. Tego to się nie spodziewałem. Okej, omijamy ich.
Okej, tutaj na dół. Aha. I w taki sposób. Niedobrze, niedobrze. A może... O nie. Ajejejejej. Jak załatwić? To się nie da. Ajajajaj, no trochę trudno to będzie. A tak strafię gniewo. O, idealnie. I teraz tego. No. No i super, sprawa załatwiona. Okej, to jeszcze ograbmy ich, żebyśmy sobie zabrali to, co nasze. O, petardy dymne. Świetnie. No i ekstra. No i chyba w tą stronę. No i mamy. A tu właśnie niedaleko. Ajajaj. O, przyłowajmy. Okej. O, idealnie. Idealnie. No i mamy kapitana. Yeah, skrytobójstwo. Super. I tylko zniszczyć wieżę. A teraz czas na walkę. Co jest? O kurde! Ten... Okej, okay. Ten akurat chłop wystraszony. No to dobra, nie będziemy go likwidować. I macie! A teraz musi... O! Skrzynię ze skarbę, możemy sobie wziąć jej kosztowności. I dobra, teraz czas wyzwolić ten teren spod kontroli templariuszy, a raczej rodziny Borgiów. I chyba będziemy powoli kończyć, ale jeszcze coś tutaj porobię, jeżeli... Nie, jeżeli będę miał więcej czasu, to... Dobra, coś porobię, ale najpierw wysadźmy tą wieżę. Dobra, wychodzimy. O, już jest dzień, ekstra. Okej, okay, no to asasyni, likwidujcie ich. Yeah! O, nie ma! O, i proszę bardzo. No i załatwieni, ekstra. No teraz znowu muszę wspiąć się ponownie na tą wieżę. Czyli ponownie powtarzamy schemat, ale tym razem już wszystko załatwione. Kapitan zdjęty, zesynchronizowałem ten teren i możemy... Ale no... Dobra, wchodzimy, kurde. Aż Ezio komplikuje tutaj sprawy. Tak nie doskoczę, co nie? Tego kawałka. Do wspinaczki. Dobra. Tutaj, tutaj, o. Teraz tu. Aj, okej, tutaj zejdę. Dobra, yeah. Wspinamy się. Dobrze. Dobra, jeszcze kawałeczek. No, jesteśmy już na szczycie. Dajesz? No i co? To teraz czas podpalić te wszystkie jakby zapasy, jakie miał Borgia i powierzy.
odbudowa Rzymu. Wpływ bodźców na ten obszar został zdjęty, oczywiście. No i ekstra, wyzwoliliśmy tą ziemię. I teraz należy do nas. Teraz zobaczmy. Yeah! A patrzcie, że to była właściwie ziemia, w której... do której też leży tam właśnie... Koloseum. No, no, no. No i dobra. I co tu mamy? O, mamy tutaj Colle Palatino. O, mamy tutaj niedaleko machinę Leonarda do zniszczenia. Dobra, co by tu... Dobra, skarb tutaj jeszcze jakiś mamy do zagarnięcia. Ty, gdzie on się znajduje? To chyba... O, znajduje się tutaj. To co, zwerbujemy kolejnego rekruta, tylko muszę jeszcze... Dobra. Gdzie do którego? Tam przy tej... Chyba do najbliższego. A sobie wyruszymy tutaj. Tam mamy właśnie takiego jednego rekruta. Niech będzie ten. No i wyruszamy. Ajajajajaj. Tak jak tutaj zeskoczyć, co nie? No dobra, tutaj zeskoczę. Ajajaj, trochę oberwałem. Ale to nic. I tutaj mamy. No, rekrucie, rekrucie, pokaż się. Okej, okay, użyjmy też strzał. I proszę bardzo. I teraz pomówimy z nim. The liberation of Roma has begun. Messere, you have saved me. Only allow me the honor that I may serve you. Oczywiście, czemu by nie? I proszę bardzo, zwerbowaliśmy ekstra. Dobra, to co, to może wracamy z powrotem? A może jednak... O! Uszkodzony adwedukt. No dobra, to sobie zakupię... To sobie tutaj odbuduję ten adwedukt, żeby przyniósł mi dochody. Okej, próbujmy. I dobra. Ulepszamy. No i dzięki temu trochę urżyliśmy Rzymianom. No, zwiększony dochód i super. Ottimo lavoro, no? Grazie, messie. Nie ma za co. I dobra. To może na sam koniec wyślemy chyba asasynów na kolejne zadania, co nie? Dobra. To może do tego... Może wrócimy do tej wieży. Chociaż... Zobaczmy, czy się w ogóle da. Ale chyba tak. Tutaj mamy dojście, więc przechodzimy tędy. O! No i proszę bardzo. Teraz trzeba tutaj wejść, co nie? Okej, wchodzimy. No i proszę bardzo, jesteśmy. I jesteśmy przy tej naszej wyzwolonej wieży. I dobra, wyślijmy naszych asasynów na kolejne zadania. Chwila. Może tylko... O, proszę bardzo, tutaj. Proszę. O, Paul odpiony ufantował. Teraz jest jako sługa. Dobra, i mamy... Okej. Okay. O, weteran, proszę bardzo. I proszę, nowego syna mamy, czyli Bastiano Pulci. Dobra, okej, okay, tutaj dwóch awansowaliśmy. Tutaj ci dwaj awansowali, więc... A raczej jeszcze... Nie, bardziej trzech awansowało. Więc dobra. Proszę bardzo. I proszę bardzo. No. Tak patrzę, że samych mam facetów i chyba tylko kobietę jedną. Ajajaj. No to może poszukamy sobie jeszcze kobiet, co nie? Jeżeli się trafią. Ok.
Okej. Barcelona. Łamigłówka. Po śmierci Luisa de Santana nie ma już przyjaznych oczu śledzących ruchy hiszpańskiego dworu królewskiego. Wpływ templariuszy na królową Izabelę często nas zastanawiał. Ale bez Luisa, który donosił o jej działaniach, jesteśmy niczym ślepcy. Przeniknij na dwór królewski, odczekaj dziennik Santangela. No to dobra. Kogo by tu wysłać? Tutaj oczywiście dużą grupę asasynów musimy wysłać. Ajajajaj, chyba nic z tego. Konstantynopol. Zobaczmy. Epoka odkryć. Potężne kraje wysyłają ekspedycje na nieznane wody i zajmują tereny Nowego Świata. Więc musimy zadbać o rozwój bractwa, by trzymać wroga w szachu. Wybitny osmański kartograf Piri Reis zaczął tworzyć szczególne mapy tych terenów. Znać jego pracowi i ukradnić co tylko się da. Oho. Piri Reis. Coś kojarzę tą nazwę. Znaczy kojarzę tego osobę. On chyba się... To chyba historyczna postać i ona się też pojawiła w Assassin's Creed Revelations, no nie? Ajajaj, też to... A, dobra, wyślijmy ich z powrotem. Dobra, broń bractwa. Ty proszę, żebym zdemaskował jednego z naszych braci. Chcę uciec do innego miasta, ale będzie potrzebował twojej pomocy. Dobra, to wyślemy nasz... Dobra, tych dwóch wyślijmy. Niech się przydadzą. A czy też się zaprzyjaźnią? Proszę bardzo, broń wozu. Kogo by tu wybrać? Okej, niech tego, proszę. Barcelona. Dostarcz dane. Proszę bardzo. Zabij strażników. Proszę bardzo. I wysłuchaj spowiedzi. O, to akurat za trudne. Wiedeń, niech będzie. O, zgadnij kosztowności. Podwój temperatury sprawił, że pojawiło się wiele wozów transportujących i łupy. Sprowadź nam jeden z nich. Proszę bardzo. Dobra, o. I coś chyba... O, w naszym Rzymie, proszę bardzo. Zabij polityka. No to ty to się tym zajmiesz. Proszę, proszę. I dalej. Zadanie wy... I proszę, wysłaliśmy wszystkich naszych asasynów na zadania. I mamy to leże Romulusa. Ale to chyba zbadamy to leże chyba w... Znaczy w leże skarbiec Romulusa. Zajmiemy się to chyba w innym materiale. Chyba jak zbierzemy wszystkie... Znaczy jak załatwimy wszystkie misje i zbierzemy wszystkie klucze do tej skrytki, no nie? I... A to by oznaczało, że musimy po prostu zwiedzić wszystkie leże wyznawców Romulusa, jakie się tutaj znajdują w całym tym Rzymie. Więc na razie to już będzie ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. No i cóż, i widzimy się w następnych odcinkach naszej serii Assassin's Creed Brotherhood. Komentowałem dla was Kuba731. Na razie, spadam.